Ostatnie dni listopada dostarczają nam wszystkim kolejnych argumentów, że koniec świata trzeba zdecydowanie przełożyć. I takim argumentem jest recenzowany właśnie w tej chwili Far Cry 3. To gra ogromnie wciągająca, piękna, efektowna, wielka, jednym słowem turbofenomenalna. Lądujemy na bezludnej wyspie, która bardzo szybko okazuje się być zamieszkałą. I to zamieszkałą przez naprawdę dziwne i niebezpieczne persony na czele z charyzmatycznym Wasem. Grzegorz Bobrek z serwisu Gry Online nie szczędził pochwał dla trzeciego Far Cry'a, doceniając długą i zróżnicowaną kampanię, całą masę opcji, broni, umiejętności, no oraz niesamowity i wciągający multiplayer. Dlatego ocena 9 na 10 możliwych jest jak najbardziej uzasadniona. Taką samą ocenę wystawił Kuba Tobiasz z GameZilli. Kuba znalazł minus, zaliczył na niego drobne błędy techniczne oraz pewne uproszczenia fabularne. Nic jednak nie zmienia faktu, że Far Cry 3 nie zawiódł oczekiwań. Średnia z Metacritic wynosi godne pozazdroszczenia 89%.